12 sierpnia wspominamy błogosławionego Józefa Straszewskiego, prezbitera i męczennika. Józef Straszewski urodził się 18 stycznia 1885 roku we Włocławku. W rodzinnym mieście ukończył pierwsze 3 klasy szkoły podstawowej, po czym uczył się prywatnie. Po skończeniu nauki w gimnazjum wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. 18 czerwca 1911 roku w rodzinnym mieście przyjął święcenia kapłańskie. Swoją posługę duszpasterską rozpoczął od parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Rozprzy. Po pół roku skierowano go jako wikariusza do parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Borowinie. Ówczesny proboszcz tej parafii, ksiądz Michał Ziarniewicz, był już w podeszłym wieku. W roku 1917 został po śmierci księdza Ziarniewicza przeniesiony do parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Krzepicach. Po kolejnych 4 latach został wikariuszem parafii katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku, a także prefektem w tamtejszej państwowej szkole handlowej. W każdej parafii, w której dane mu było posługiwać, szybko zdobywał zaufanie i szacunek powierzonej mu owczarni. 22 lutego 1922 roku został powołany przez biskupa na proboszcza nowo powstałej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika we Włocławku. Parafia nie posiadała świątyni, ksiądz Józef rozpoczął więc budowę kościoła. Wbrew wielu trudnościom sprawił, że na obrzeżach ówczesnego Włocławka powstała duża świątynia, służąca ubogiej i nieodznaczającej się zbytnio poprawną postawą moralną społeczności parafian. Prace budowlane postępowały bardzo szybko. Już 31 grudnia 1922 roku biskup Zdzitkowiecki poświęcił tymczasowy kościół kaplicę. Prace nad własną świątynią rozpoczęto w roku 25. Rok później biskup Wojciech Stanisław Owczarek poświęcił fundamenty i przewodniczył w murowaniu aktu erekcyjnego nowego kościoła. Do roku 1939 wybudowano i oddano do użytku nawę główną, nawy boczne i 2 zakrystie. Mimo nawału prac związanych z wykończeniem kościoła, ksiądz Józef nie zaniedbywał obowiązków duszpasterskich. Wykorzystywał przy tym wszelkie dostępne wówczas środki przekazu. Uruchomił na przykład, mimo trwającej budowy, salę parafialną, w której wyświetlał religijno-oświatowe filmy. Zorganizował też ośrodek Caritasu. Był niezwykle oczytanym kapłanem, zainteresowany w szczególności pogłębianiem wiedzy teologicznej. Jego osobisty księgozbiór liczył ponad 1000 poważniejszych pozycji. Po wybuchu wojny Niemcy rozpoczęli okupację od Intelligenzaktion, programu fizycznej likwidacji polskiej inteligencji i warstw przywódczych. W dziesiątkach miejsc w roku 1939 mordowali polskich kapłanów, nauczycieli, pracowników urzędów państwowych. Podobną zbrodniczą politykę stosowali Rosjanie na terenach przez siebie zajętych. Józef został aresztowany wraz z innymi kapłanami swojej diecezji 7 listopada 1939 roku i osadzony we włocławskim więzieniu karnym. 16 stycznia 1940 roku przewieziono go do Lądku, gdzie w klasztorze Salezjanów Niemcy zorganizowali przejściowy obóz dla duchowieństwa. Stamtąd przewieziono go do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, niedaleko Berlina. A po kilku tygodniach, 25 kwietnia 1941 roku, do Dachau w Bawarii, gdzie Niemcy zgromadzili 1000 aresztowanych polskich kapłanów. Od tego dnia był tylko numerkiem 24545. Józef znosił wszelkie poniżenia, tortury i nieludzkie warunki pracy z cierpliwością, bez narzekania. Dał się poznać jako człowiek zrównoważony i pogodny, służący wszystkim jako kierownik duchowy w sakramencie pokuty. Trwał w nieustannej modlitwie, rozważał mękę pańską i w niej widział wzór i źródło siły dla znoszenia losu z prawdziwie chrześcijańską odwagą. W 1942 roku Niemcy rozpoczęli akcję fizycznej likwidacji kapłanów, więźniów Dachau. Wywieźli ich w tak zwanych transportach inwalidów do austriackiego ośrodka eutanazyjnego
na zamku Hartheim w Austrii, gdzie w ramach zorganizowanej akcji T4, likwidacji życia niewartego życia, mordowali w szczególności osoby niedorozwinięte umysłowo, przewlekle chore psychicznie i neurologicznie. 12 sierpnia 1942 roku Józef w takim transporcie, z liczną grupą innych więźniów, został wywieziony z Dachau. Zamordowano go w Hartheim w komorze gazowej, a ciało jego spalono w krematorium. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Józefowi, prezbiterowi i współtowarzyszom, udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.